Śledzie jest tylko mrożony. No to jak przynieśliśmy mrożonego śledzia, no to jak on leży w tej łodzi? Wyglądały sztywne takie sople. No to zaczęli go rozmrażać. No jak zaczęli go rozmrażać, to okazuje się, że się tak gnie, że w ogóle się nie nadaje do użytku. W związku z tym pracujemy na flądrze głównie. Jedzie pan tak z kosem, jak mi się na planie. Możemy ujęcie? Jeden, miasto z morza. Panie premierze, panie admirale, nad polskim wybrzeżem Morza Bałtyckiego najodpowiedniejszym miejscem do budowy portu jest Gdynia. Ten port w Gdyni to taka mała Ameryka dla ludzi, którzy poszukują znowu sensu życia, poszukują znowu swojego gniazda. Ludzie, którym się nie powiodło, którzy są sami, którzy szukają nowej szansy. Właśnie tam było takie skupisko, kłębowisko tych ambicji, tych emocji. Niech będzie pochwalony. Przepraszam, gdzie można zgłosić się do pracy? Nigdzie. Co nam ma tu potrzebnie, jak każdy był umarły? Bosiańskie. Łódzka, córka rybaka. Augustyna. Relacja z ojcem jest taka dosyć dziwna, bo tam jest w scenariuszu wspomniany brat, który zginął na morzu. I ja sobie tak to tłumaczę, tak mi się wydaje, jako motywacja gdyby wewnętrzna tej dziewczyny jest taka, że bardzo kocha ojca taką miłością, no rzeczywiście niezwykle głęboką, ale ma też do niego w jakimś sensie żal. On stracił wcześniej syna. Ma jedną córkę, którą przygarnął brat. I wydaje mi się, że większe są pretensje do brata niż do tej córki. On ją kocha, on ją ubóstwia. Według mnie on tego nie okazuje. To nie jest człowiek wylewny, że chodzi, uśmiecha się, głaszcze córkę po włoskach, po czółku, całuje czółko. Nie, ta niby chłodna, ale serdeczność, nie wylewnie okazywana, ale rzetelna, bo to jest równocześnie wielka opieka, troska o dom, o wszystko. To jest prawdziwy taki, trzymający tę rodzinę w garści. Ja nie wiem, czy to się zgadza. Zrób i łące po odrzewa. No właśnie, bo to jest wiesz. Będziemy do kadru wyszyć. I młodzi podchodzą do starego kątu. Tatku. Tatku. Myślę, że on go zaakceptował, tylko jeżeli się sprawa posuwa tak daleko, że ktoś się w to wtrąca i chce go namawiać do czegoś, jest wtedy opór i nie, to jest przekora. To jest trochę przekora, ale jednocześnie wynikająca z charakteru. Mi się ten facet podoba, po prostu go lubię. Wokół snopka próbujemy, dobra? Tu nie podejdą bliżej, bo tam jest topka stawiać? No podejdą, no przecież odrywają się od tego, no, żeby jakimś robić. Proszę. Ta para w ich losach, że tak powiem, właśnie w losie u Krzysztofa i Łódzki, chłopaka, który gdzieś przyjechał z Przeworska, który szuka swojego miejsca w życiu, przyjechał tutaj do pracy, zakochał się, został, ożenił się, urodziło się dziecko i w naszej opowieści to dziecko jest jak gdyby pierwszą obywatelką miasta Gdyni. Generalną. Bez... Zrobimy popraweczki i zrobimy ujęcie, mam nadzieję. Helena jest nieprzyczepialna do żadnego miejsca i do żadnych ludzi. Ona funkcjonuje, nie wie jeszcze, gdzie zostanie, nie wie jeszcze, jakiego dokona wyboru, bo nie jest pewna, ona tylko smakuje na razie. Próbuje i smakuje to miejsce nowych ludzi. Jest niezależna.
ale najbardziej pociągnęło mnie to w niej, taka desperacja i taka odwaga zmiany życia. Nie rozumiesz? Tu vois, c'est là-bas que mon mari a été tué. Jeździłam długo z tym scenariuszem, wszędzie go zabierałam, ale ta Helena cały czas była gdzieś daleko. I przyjechałam na plan trochę zdenerwowana, bo nie mogła mi ugryźć, nie mogła mi dotknąć, nie mogła mi poczuć. I pierwszy dzień zajęciowy jest zawsze bardzo trudny, bo to są te pierwsze słowa wypowiedziane. Ten pierwszy oddech, jaki się daje tej postaci. Tę ramę. Nie, sama dojście. To będzie rama, tak. Będzie może ja nie musisz dojść tutaj. Może tam tylko tu okay? Ustawmy i zróbmy tu takim... Całość? Ale z nim też z Olem mówisz, Piotrze? Tak. Akcja! Bardzo się denerwowałam, drażniło mnie wszystko. Ludzie, nie mogłam rozmawiać, komórki, wszystko coś, co jest związane ze współczesnością, bo nie mogłam trafić tej kobiety. Ale myślę, że już to nastąpiło. Już wjechał pociąg, zapachniał jakimś światem innym. Coś się przypomniało w tej Helenie i się urodziła. Marcel! Je t'écris très vite. Et n'oublie rien. To jest też historia o tym, że skąd się ten port wziął, prawda? Ktoś to wymyślił, jacyś ludzie to wybudowali. Reżyser powierzył mi rolę Tadeusza Wendy, głównego budowniczego portu Gdynia. Samo podejście tylko robimy, wiesz, Olo? Czyli tam ewidencjonujemy ich i tak dalej. Tylko no wiesz, on jest na tekście, więc jemu łatwiej jest zacząć od tekstu. 807? Akcja! Niedługo w Gdańsku i Wejherowie wykupią wszystkie kłódki, których tu przedtem nikt nie używał. I cóż ja panu na to poradzę, panie inspektorze Sikora? Przecież nie będę nocami łapał złodziei. O ile dobrze zrozumiałem reżysera naszego filmu, powinien to być też ktoś obdarzony wizją, więc także trochę tak jak wizją jest artysta obdarzony, prawda? Projekt coś z niczego tworzy. Stoi nad brzegiem morza i widzi oczyma duszy już ten swój wymarzony port. To jest tło pewnej historii, która się dzieje na pierwszym planie. To są nasi bohaterowie, relacje między nimi. Prawda? Nie jest to technologia budowy portu, bo w ogóle nie jesteśmy w stanie. Nie jest to podręcznik dla inżynierów, jak się buduje port. Bo to w ogóle nie o to chodzi w tej opowieści. To jest tylko pewne tło tych wszystkich wydarzeń. No, ale takie chcielibyśmy, żeby to takie tło było imponujące, żeby jednak odzwierciedlało ten wysiłek olbrzymi, który tutaj zaistniał.